Jeżeli zawodnicy z różnych pokoleń i trzeba chyba tak, że każdy zrobi krok do przodu i też jakieś brawa sobie zrobimy na spontanie, nie? Każdy i będziemy się wszyscy bardziej znali, nie? Czyli zaczynamy po kolei niezależnie kto gra. Czyli jak będziemy się mylić, to mi podpowiecie jaki klub. I nie ma tam, że piąta liga czy ekstraklasa, nie? Każdy tutaj gdzieś tam zaczynał, gdzieś pokupał, nie? Czyli tak, pierwszy, Kasper Moskow, tutaj wychodzi, tak? Kasper, teraz gra w piłkę, tutaj jest drużyna. Rybiany, tak? Przemek Sajda, tak? UKS, UKSU. Kasper Pieszczat, Zagłębie Lubin, Policzony, Kropy Głów. Kamil Piątkowski, na razie Raków Częstochowa. Bartek Prętnik, Runa Kielce, brawo dla zawodników. Kasper Kichoń, brawo dla niego, bo tylko ręka, kontuzja i tak dalej, ale to jest świetnie. Jarek Gazda, Lech Poznań. Antek Kozuba, Lech Poznań. Kasper Polanowski, Karpaty Krosno. Kasper Burkowski, Górnik Zabrze. Kasper Zygmunt, Karpaty Krosno. Patryk Słowik, Karpaty Krosno. Tomek Duży Łapka, Karpaty Krosno. Błażej Korzeniowski, Karpaty Krosno. Mateusz Abram, Raków Częstochowa. No niektórzy w seniorach, niektórzy w akademiach. Kamil Bębel, Stalmiele. Wojciech Kotulak, Wisła Kraków. Tomek Bober, Raków Częstochowa. Fabian Gaczek, Raków Częstochowa. Antek Patla, Stalmielec. Mirek Iżyk, Grona, Kielce. Norbert Barcza, Górnik Zabrze. Kuba Michalski, Korona, Kielce. Kuba Barcza, Górnik Zabrze. Emanuel Gibała, Raków Częstochowa. Krzysiek Kolanko, Górnik Zabrze. Kasper Zięba, Karpaty Krosno. Kuba Pelczar, Karpaty Krosno. Lucek Frydrych, Jagiellonia Białystok. Łukasz Stec, Karpaty Krosno. Karol Czelny, Popularny Koniu, Karpaty Krosno. I zamyka stawkę Karol Klaut, Puszcza Niepołomice. Także słuchajcie, jak czytamy takie coś, to naprawdę serce się raduje, że w ogóle mogliśmy z wami działać w jakichś tam płaszczyznach i pomagać sobie wzajemnie i się uczyć od siebie i kibicujemy wam wszystkim bardzo mocno, cały Benjaminek i no naprawdę wielka, wielka radość taka jest, że dzisiaj pogramy i pamiętajmy to o tym cały czas, że możemy zawsze, to możecie wrócić do domu takiego swojego powiedzmy i zawsze jak jest dobrze to fajnie, a jakby nawet źle było w życiu to wtedy też przyjść i pogadać, bo też zawsze sobie pomożemy. Nie każdy będzie, nie wiem, zawodowym piłkarzem, niektórzy będą jeszcze może trenerami i innymi osobami, trzeba sobie pomagać. Także trener Marek jeszcze tutaj powie kilka słów do siebie. Znaliśmy Marek Benjaminka, to powiemy tylko tak, w 2007 roku poszedłem do Jedlicza, tam było chyba firmę założyć, a jaka nazwa? No to Benjaminek, bo kuzyn kopał ze Szczęstym tam w kadrze Mazowsza, Benjaminek Radom, taki był kurs. A jakie barwy? No biało-niebieskie u Karpaty, to grałem i trenuję biało-niebieskie, Marek, nie? No i no tak było. No i potem wzięliśmy takie ulotki, powycinaliśmy te na Wordzie, tak? Powycinaliśmy tak, jak na drzewach się wiesza, nie? Zgubiłem psa czy kota, nie? Powiesiliśmy z Markiem na drzewach, na plakatach trochę takich ulotek i nikt nie dzwonił, nie? I siedzimy z Markiem na trybunach na Karpatach, na meczu, mówię, chyba nikt nie zadzwoni, nie? Ale zaczęli dzwonić, tam jeden, drugi, szósty telefon, no i przyszło na zebranie 40 tam rodziców, zaczęliśmy 2007 Benjaminka robić i tak podnieście rękę, kto tak zaczynał z nami w tych 2-7, 2-8, kto zaczynał z was 2-7, 2-8 Benjaminka? Kasper, Przemek chyba, Ziębowy, Pelczarek, Krafik, naprawdę Bartek Prętnik, no Cichoni, zaczynaliśmy tutaj z tych chłopaków, patrzcie ile chłopaków teraz gra, gdzieś tam wyżej. To świadczy o tym, że można, a też popracowaliśmy się, uczyliśmy od takich klubów jak Szóstka Jasła na przykład. Uczyliśmy się, bo oni już mieli szkółkę wcześniej i Kamil Piątkowski, pamiętam, grał z nami w takich turniejach, a teraz tutaj w Ekstraklasie bryluje i inni też chłopaki, którzy tutaj do nas przyjechali, nie wszyscy gdzieś tam są, ale tak to gdzieś tam wyglądało. Także tak się zaczynał Benjaminek i wtedy Marek chyba się nie spodziewaliśmy, że czekamy momentu, że tutaj wspólnie tutaj z trenerami, z zawodnikami będziemy sobie omawiać takich zawodników i już nie pomylimy w ogóle to. Także ja, dla mnie to było, że się pytali, jak Benjaminek powstanie, co będzie. Ja mówię, no jak kilku zagra w Karpatach, będziemy się cieszyć. Tak było chyba.
Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście nie mam takiej gadki jak Grzesiek, że ja krótko zwięźle na temat. Macie szczęście, że butów zapomniałem na dzisiejszą gadkę. Chłopaki, solidna rozgrzewka, dzielimy się na 6 drużyn i jedziemy. Zobaczmy, trzeba tłumaczyć, no to ten, no to słuchajcie, nie, ale no, dokładnie, właśnie dlatego chyba Beniminek jest. Ktoś tam się pytał, dlaczego Beniminek funkcjonuje, no bo było tak, że dwóch trochę odmiennych ludzi. Jeden tam latał i gonił i ten, a drugi spokojnie zamykał drzwi i dlatego funkcjonuje, ale się to wszystko zmieniło, bo w Beniminku już nowi trenerzy dochodzą, świetne osoby, tak naprawdę osoby, które gdzieś tam działają w marketingach, no ale głównie trenerzy, wiadomo też, nie, bo to jest postawa. I zmieniają się i oni jakby ciągną wózek i dzięki trenerom możemy to funkcjonować. Także to tak to wygląda dzisiaj. Dzisiaj brawa też naszych trenerów, chłopaki, dla których znacie jest niedużo, ale są jakoś jest. To jest też bardzo ważne. I jak Łukasz Porcek tutaj powie o całym harmonogramie, bo to jest nasz menedżer, Łukasz Porcek takie od wszystko opowie. Jak będzie grali, jaka taktyka i... Słuchajcie chłopaki, jednak jest naczająca, żeby podzielić się na 6 zespołów. Zawodnicy i plus trenerzy w jednym zespołach, sami się wybieracie. Kapitanów drużyn, proszę potem do stolika, żeby powiedzieć mi jakąś swoją nazwę drużynę czy nazwisko kapitana, to potem będziemy łatwo sobie przechodzić. Każdy zespół rozegra 5 meczów po 15 minut, myślę, że to nam wystarczy, chyba że chcecie więcej. Jak będziecie chcieli dłużej, zagranie dłużej, nie ma problemu, wstępnie 5 meczów po 15 minut. To u nas trzeba 5 na zmianę. Żeby się podzielić na zespoły, dobierzcie sobie się między sobą, dobierzcie sobie trenerów. Tu mamy oznaczniki, boisko 1 przy wejściu, boisko 2 środkowe, boisko 3 najdalej od wejścia. Śmiało dzielcie się, kapitanów potem do mnie i wszystko potem powiem, kto gdzie gra.